Marcel Mroczek. Kłótnia wśród platanów. Szum wśród konarów wzmógł się, gdy trzeci platan z jasnych błoni liściasto oznajmił, że to on jest najokazalszy ze wszystkich braci i sióstr platanów. To nieprawda! Zachrzęścił pierwszy platan. To mnie najczęściej ludzie robią zdjęcia. To przy moim pniu się fotografują. Poza tym to ja stoję najbliżej fontanny, więc to mnie widzą jako pierwszego. Gdyby nie wrażenie, jakie robię na ludziach, nikt by nawet na was nie spojrzał. Bzdur szeleścisz! Powiedziała Giętko, piąta platanica. Spójrz na siebie. Od bliskości samochodów kora ci się łuszczy bardziej niż nam. Jeszcze kilka dekad, a będziesz wyglądał jak brzozina z parku Kasprowicza. Albo jak dalmatyńczyk, cały w plamach. Wstyd, a nie drzewo. Na te słowa pozostałe platany z jednej i drugiej alejki jasnych błoni zaśmiały się tak gromko, że ich włochate orzeszki poczęły spadać gęsto na spacerujących w dole ludzi. Co niektóre dzieci ucieszyły się na ten widok, biegając od jednego okrągłego owocu do drugiego i kopiąc je niczym piłkę albo kauczuk. Dorośli byli raczej zaniepokojeni tym nagłym drzewnym opadem, obawiając się, czy aby na pewno nie oberwą za chwilę w głowę i nabawią się guza. Uspokójcie się, proszę, powiedział platan szósty, a na dźwięk jego głosu małe stado gołębi wzbiło się w powietrze i przeleciało na dach szpinakowego pałacu. Na co te swary i kłótnie? Przecież wszyscyśmy z jednego posadzenia, wszyscyśmy z jednego czasu. Czy naprawdę będziemy się ponownie spierali o to, które z nas najokazalsze? Te spory trwają już od kilku dekad. I nigdy tak naprawdę nie zostały rozstrzygnięte, szósty. Zawołał pierwszy platan, a dźwięk jego głosu zabrzmiał niczym łamana gałąź. Chciałbym, aby ten spór miał swój finał. Dzięki temu każde z nas będzie mogło spokojnie przezimować. Racja! Zawołały platany. Dojdźmy do porozumienia. Dobrze. Obwieścił głębokim szumem platan szósty. A jak chcecie tego dokonać? Na to pytanie wśród platanów nastała cisza. Cisza tak dziwna, że aż obca drzewom i krzewom. Zdawałoby się, że nawet wiatr, tak często obecny wśród konarów drzew, postanowił zaprzestać swej pracy i przysiąść na trawie, czekając na odpowiedź zielonolistnych. Jak chcecie tego dokonać? Ponowił pytanie szósty, widocznie zniecierpliwiony brakiem odpowiedzi od swych braci i sióstr. Chcielibyście głosować za pomocą liści? Przecież to oczywiste, że każde z nas ma ich inną liczbę. Zresztą każde z was głosowałoby na siebie. Może wolelibyście ocenić, kto z was więcej widział i słyszał? To przecież też nic nie da, bowiem wszyscy razem jesteśmy świadkami człowieczej historii. W takim razie, jak inaczej wyłonić zwycięzcę? Cisza trwała nadal. Platany najwidoczniej bardzo się zastanawiały nad możliwą odpowiedzią. Wysilały swoje komórki, sięgające od wrośniętych głęboko w ziemię korzeni, aż do samych czubków szaro-popielatych konarów. Spoglądały po sobie pytająco, wyszukując w korze brata lub siostry jakiejś podpowiedzi, niczym uczniowie na sprawdzianie wypatrujący poprawnej odpowiedzi w kartce kolegi. Nikt jednak
aż do zmierzchu, nie odpowiedział szóstemu. Gdy słońce poczęło chować się za horyzontem, a niebo zmieniło swe barwy z niebieskiego na jesienne, leniwie odezwał się pierwszy. Może spytamy naszych sąsiadów? Odczekał chwilę, po czym niezdarnie zadał kolejne pytanie, a kilka liści spadło z jego gałęzi. Może zapytamy zwierzęta? Krzewy? Lub nawet rzeźby, by pomogły nam rozstrzygnąć nasz spór. Minęła dłuższa chwila, nim platany z jasnych błoni odpowiedziały pierwszemu. Ludzie zdążyli już rozejść się do domów. Księżyc zawitał nad szpinakowy pałac, a tylko z oddali było słychać jakieś przejeżdżające spokojnie samochody. Zielona polana poczęła zasypiać. Tak, odpowiedziały cicho platany. Pierwszy ma rację. Możemy spróbować. Kogo zatem pierwszego spytamy o ocenę? Zapytał szósty, wnikliwie obserwując korę swojego drzewnego rodzeństwa w ciemności. Chłopca z harmonią, powiedziała giętko piąta platanica i wskazała długą gałęzią na rzeźbę, stojącą na tyłach szpinakowego pałacu. On jest z nami najdłużej. Od początku widział, jak wzrastamy, jak ludzie się nam przypatrują i jak nas oceniają. Niech on wskaże zwycięzcę. Niech i tak będzie. Zaszeleścił szósty. Nikt z ludzi zapewne nie zobaczyłby samotnego liścia lecącego ciemną nocą w stronę szarej rzeźby małego chłopca w kapeluszu. Był to list zaproszenie. Chłopiec wiedział, że takim zaproszeniom nie można odmawiać. Zeskoczył z cokołu, odłożył swą kamienną harmonię na bok i popędził ile sił w ciężkich nogach do szóstego. Jego małe stópki odciskały się na piaskowym podłożu alejek, zostawiając niecodzienny ślad. Podszedłszy do platana, ukłonił mu się nisko, zdjął kamienną czapeczkę i zapytał o powód zaproszenia. Platany, szumiąc i szeleszcząc, wytłumaczyły mu swój problem. Chłopiec podrapał się w swą szarą główkę, zasępił, po czym sucho odpowiedział, a głos jego brzmiał niczym przesypywanie piasku z jednej ręki do drugiej. Strasznie mi przykro, ale nie wiem, które z was jest najokazalsze. Wszystkie dla mnie jesteście podobne. Wszystkie wspaniale ocieniacie alejki i sprawiacie, że ludzie przychodzą oglądać wasze kolory. Wszystkich was lubię tak samo. Gdyby nie wy, nikt by do mnie nie przyszedł. Nikt nie zauważył. A tak mogę chociaż w ciszy grać swe ulubione melodie z przeszłości. Jak jeszcze byliście ledwo drzewiątkami. Bez was ta trawa... I wskazał tutaj swą małą, kamienną rączką na pas zieleni. Byłaby tylko trawą, a nie miejscem odpoczynku. Pamiętacie, jak w czasach wojny ludzie zamiast wygrzewać się tutaj, urządzali walki? Jak samoloty, nie zważając na wasze piękne zielone liście i popielate gałęzie, lądowały z żołnierzami? Och, nawet nie wiecie, jak wspaniali jesteście wszyscy naraz, a nie każdy z osobna. Och, to strata czasu. Zawołał pierwszy, denerwując się i przerywając chłopcu. On nam nie pomoże. To był zły wybór, piąta platanico. Przepraszam, jeśli was uraziłem. Powiedział chłopiec. Ale naprawdę uważam wasz spór za głupi. Sam jesteś głupi? Zawołały platany. Wracaj na swoje miejsce, kamienny bachorze. Nie chcemy cię tu. Chłopcu zrobiło się przykro, gdy wysokie na 20 metrów drzewa poczęły krzyczeć i rzucać w niego swoimi orzeszkami. Mimo, że był z kamienia,
odczuł gniew drzew na swojej skórze. Więc pobiegł alejką na swój cokół, złapał ciężką harmonię i począł grać smutną, jak samotny głaz melodię z przeszłości, gdy był nowy i podziwiany. Zazdrościł platanom ich okazałości, wielkości i tego, że ludzie tak chętnie robią sobie z nimi zdjęcia. Zakaszlał samochód stojący na parkingu przy 9 platanicy. To było bardzo nieładne. Jestem od was dużo młodszy, ale dobrze wiem, że tak nie postępuje się z przyjaciółmi. Co ty możesz wiedzieć o przyjaciołach, wstrętny spalinowcu? Oburzyła się 9, grożąc gałęzią samochodowi. Oj, wiele. Bardzo wiele. Powiedziało groźnie auto, rozglądając się jasnymi reflektorami po parkingu. Widzisz moje rodzeństwo, moich stalowych braci i siostry, ich różnokolorowe karoserie, gumowe opony i rury wdechowe, których tak nie znosicie? Jesteśmy liczeni w całym mieście, w tysiącach, nawet w setkach tysięcy. A was ile jest? 100? 200? 213. Wtórował głębokim szumem 6. Właśnie, ledwo 213. 3. Radziłbym więc doceniać tych, którzy doceniają was. On nie powinien mieć prawa głosu. Zakrzyknął gałęziście 1. 9. Zrzuć na niego trochę liści. Zasyp go, by się nie odzywał. 9. platanica już przymierzała się do ataku na samochód, rozciągając swe konary niczym bokser ramiona na ringu, gdy nagle przerwał jej znienawidzony spalinowiec. Nie musimy się lubić, szacowne platany, ale posłuchajcie i mnie. Samochód skierował swe reflektory na platanową alejkę, rozłożył wycieraczki na znak pokoju i rozpoczął, stukając mechanicznie metaliczny monolog. Nie ma wśród was najlepszego. Jesteście wspaniali jako grupa, jako cała alejka. Myślicie, że uwielbiam wydychać z siebie spaliny? Oczywiście, że tak. Gdybym ich nie wydychał, nie mógłbym żyć, podróżować. Skończyłbym na cmentarzysku samochodów. A wiecie, że dla mnie jest ono tak samo straszne, jak dla was. Tartak. Na dźwięk słowa tartak nie tylko platany, ale i pozostałe drzewa i krzewy z jasnych błoni poczęły się trząść niczym osika na wietrze. Mnóstwo liści zaczęło spadać na piaskową alejkę, przykrywając ją zielonym dywanem. Drzewa nie znosiły tego słowa. Wiedziały, że oznacza ono koniec ich swobodnego życia. Przestraszone oczy platanów po chwili znów zwróciły się w stronę mówiącego samochodu. Tak jak ja istnieję, by pomagać ludziom przenosić się z miejsca na miejsce, tak wy istniejecie, by pomagać ludziom żyć. Nawet nie wiecie, jak zestresowany przez pracę człowiek jest, który mną kieruje. Szef nie daje mu chwili wytchnienia, przyjaciele odzywają się rzadko, a żona krzyczy na niego, że zbyt mało czasu jej poświęca. A wiecie, co widzi po powrocie z pracy? Was! Was tak zielonych, tak spokojnych i tak miłych dla oka. Zazdroszczę wam, bo choć tyle czasu spędzam ze swoim człowiekiem, choć w tyle miejsc go zabrałem, nigdy... Nie dałem mu tyle wytchnienia, ile drzewa.
a już zwłaszcza wasza gromada. Odchrząknął mocno samochód, jakby to, co mówił, sprawiło mu ogromny dyskomfort. Czy myślicie, że ludzie oceniają was pojedynczo? Że przechadzają się wśród was? Bo jest tu taki pierwszy lub taka trzecia, co to jest najokazalsza? Nie, absolutnie nie. A jeśli kłamie, niech dziewiąta zrzuci na mnie swój największy konar i niech skończy swój żywot na cmentarzysku samochodów. Platany popatrzyły po sobie lekko zaskoczone. Nie za często miały możliwość rozmowy ze spalinowcem. W ogóle za nimi nie przepadały, bo tylko utrudniały im drzewiastą pracę, oczyszczanie powietrza czy zdobywanie nowych terenów. Samochody z drzewami rzadko dochodziły do porozumienia, a tutaj takie zaskoczenie. Powiem wam szczerze, że sam jestem wam ogromnie wdzięczny. A za co jeszcze? Zawołała Giętko Piąta. Że mnie ocieniacie. Nawet nie wiecie, jakie to straszne, będąc rozgrzanym niczym piec, odpoczywać na pełnym słońcu. A uwierzcie, że są w naszym mieście takie przerażające, betonowe miejsca. Goręcej tam niż w hucie czy spalarni. Oszczędź nam, szacowny samochodzie, z łaski swojej opisów. Zaszumiał spokojnie szósty. Mam nadzieję, że przemówiłem wam do silników, czy co wy tam macie pod korą. Porzućcie te głupie spory, bo inaczej nie będziecie lepsi od ludzi. Zakończył. A światła jego reflektorów poczęły powoli przygasać z wyczerpania. Platany wiedziały, że samochód ma wiele racji, że tak naprawdę ich spór jest zupełnie bezsensowny. Każdy z nich, platanów, było bardzo do siebie podobne. Miało niemalże identyczne liście, korę, orzechy, ale mimo to w ich platanowych sercach wciąż tkwił ten sam drewniany konflikt. Po słowach samochodu żadne z nich się nie odezwało. Żaden nawet nie próbował poruszyć gałęzią, by nie zaognić konfliktu. Było to po myśli szóstego, którego od kilku dekad męczył ten spór. Ucieszył się, że do późnego ranka, gdy pojedynczy ludzie zaczęli pojawiać się z psami, pozostałe platany postanowiły zamilknąć. Niestety, pokój nie trwał jednak wiecznie. Każdego dnia, gdy zajdziemy na jasne błonie, możemy wśród platanowych liści usłyszeć niekończącą się kłótnię 213 drzew walczących o tytuł najokazalszego. Chyba już nawet samochody sobie odpuściły wtrącanie się w ten bezcelowy spór. Jednak na szczęście każdy z platanów poszedł po rozum do głowy w innej kwestii. Co bardziej ciekawski człowiek, kierując się w stronę rzeźby chłopca z harmonią, zauważy pewną nowość. Zazwyczaj samolubne platany nie poświęcały innym mieszkańcom jasnych błoni choćby krzty zainteresowania, bez przerwy się przekrzykując i łając. Jednak ostatnimi czasy można zauważyć, że w fontannie u stóp chłopca znajdują się platanowe liście. Codziennie kolejne, ale tylko co bardziej wnikliwy obserwator, znający język drzew, zobaczy, że na każdym z nich napisano przepraszam. Czytali narrator Marcel Mroczek. Pierwszy platan Grzegorz Tyliszczak. Piąta platanica Hanna Tłusty. Szósty platan Dawid Koza. Dziewiąta platanica Alicja Stegman. Chłopiec z harmonią Tomasz Czeczko. Samochód Radosław Jonis.
Reżyseria i montaż Marcel Mroczek.